Lata 70. Jan Gerhardt, autor jeszcze perelowski, napisał biografię Charlesa de Gaulle'a. Do dzisiaj jest to chyba największa biografia na naszym rynku po polsku dostępna. No więc od niego postanowiłem zacząć. Jeżeli się chce coś wiedzieć o tym, jak działa polityka europejska, to należy wracać do właśnie takich polityków jak Charles de Gaulle, którzy nadawali po II wojnie światowej pewien określony kierunek polityce zagranicznej ważnych krajów europejskich, w tym przypadku Francji oczywiście. No i gdyby Polacy mieli taki wyrobiony nawyk interesowania się tymi politykami, którzy tworzyli ład powojenny, to szarlatanie by tutaj w ogóle nie mogli działać. Nie byłoby takiego manipulowania historią. Ale ponieważ w Polsce jest taka moda, żeby czytać jakiś przegrywów typu Cat Mackiewicz albo Józef Mackiewicz albo inny tam Giedroyć czy coś, zamiast czytać o liderach zachodnich i czytać o liderach w ogóle europejskich, żeby rozumieć, jaka była ich polityka, tylko czytamy jakichś naszych polskich przegrywów rozczarowanych do tego i owego. Zresztą teraz Bazłordziak teraz czyta akurat Józefa Mackiewicza, na guzik mu to się przyda, jeszcze bardziej się utwierdzi w mylnych przekonaniach. W każdym razie należy zrozumieć przede wszystkim, skąd się bierze polityka francuska, skąd się bierze polityka amerykańska, brytyjska i tak dalej. Więc tego się nie da zrobić, nie sięgając do biografii wielkich ludzi tych krajów. No więc Charles de Gaulle to jest oczywiście ekstra klasa, tak? Czyli człowiek, który wywiera gigantyczny wpływ na historię Francji na wielu etapach i przez wiele lat. No dobrze, więc skoro tak, i to zarówno przed 1958 rokiem, jak i po, kiedy zaczął mieć możliwość kształtowania kraju rzeczywiście tak, jak zgodnie ze swoimi przekonaniami. No więc co tutaj my mamy? Tom pierwszy, czas przeczuć. 1890-1919. Mamy do czynienia z tym, że de Gaulle był z rodziny tradycyjnej, dosyć katolickiej, ale jednocześnie niespecjalnie zamożnej. Ojciec nie miał pieniędzy, żeby się dobrze wykształcić. No ale syn już tak, no więc Henri de Gaulle wysłał swojego syna Charlesa do katolickiego kolegium jezuickiego przy ulicy de Poste w Paryżu, a następnie przy Vaugirard. Nie wiem, co to oznacza następnie przy Vaugirard, ale prawdopodobnie szkoła się przeniosła. W 1909 roku sam założył szkołę Fontanesa przy ulicy Dybak. Też nie wiem, co to oznacza, bo to jest tak napisane, że nie po polsku. To znaczy, czy jego ojciec sam założył szkołę? No czemu nie? Pedagog może założyć szkołę. Historia Francji pełna jest rozmaitych de Gaulle'ów, ale trudno powiedzieć, czy oni należą do tej samej linii. Więc to mówienie, że de Gaulle pochodzi z rodu szlacheckiego, rycerskiego, który datuje się wiele pokoleń wstecz, to nie jest takie jednoznacznie wiadomo. Sam de Gaulle nie robił nigdy jakiegoś fapania do szlachty. W 1890 się urodził zatem de Gaulle, czyli dokładnie 20 lat po klęsce Francji w wojnie francusko-pruskiej. W 1875, czyli 15 lat przed narodzinami de Gaulle'a, Bismarck grozi wznowieniem działań wojennych. W 1888 roku, czyli 2 lata przed narodzinami de Gaulle'a, Wilhelm II przejmuje władzę i od razu prowadzi bardziej agresywną politykę, bardziej kolonialną, bardziej światową, Weltpolitik, niż poprzedni władcy pruscy. No i niż Bismarck sam, który szybko jest zmuszony do rezygnacji. Kiedy Charles de Gaulle ma roczek, Francja podpisuje pierwszy od niefortunnej wojny krymskiej układ z Rosją.
nieprzyjaciele naszych nieprzyjaciół są naszymi przyjaciółmi. 1891 rok. Podboje kolonialne nie budziły ogólnego zachwytu, dlatego nigdy w rodzinie de Gaulle'a nigdy nie było sympatii właściwie prokolonialnych. Imperium kolonialne francuskie miało pewne znaczenie dla de Gaulle'a, ale nie przez sam fakt kolonializmu. Warto o tym powiedzieć. I mówi to człowiek, który właściwie specjalnie de Gaulle'a nie lubi. Mówi to perelowski, lewicowy, mocno historyk. Dobrze. Rodzina de Gaulle'a nie wtórowała Barresowi we wrzaskach przeciwko Dreyfusowi. Nie było w tej rodzinie antysemityzmu. Wobec konfliktów społecznych, właśnie religijnych, odczuwano tylko przygnębienie. Nacjonalizm de Gaulle'ów jako rodziny to był stan ducha, a nie ideologia. To był sposób mobilizowania ludzi, a nie wyrzucania poza nawias. Właśnie o to chodzi. Strona 22, pierwszy tom. O to właśnie chodzi, że nacjonalizm może mobilizować i może też służyć do wykluczania. I za często w dzisiejszych czasach myślimy, że tylko do wykluczania. Burżua? Nigdy nim nie byłem. Moja rodzina, zawsze byliśmy biednymi. Nigdy nie czułem się związany interesami czy dążeniami tej klasy. Utrzymaniem gromadki dzieci? Matka, ojciec, córka i czterech synów, czyli piątka dzieci. Utrzymanie takich gromadki z nauczycielskich poborów Henri de Gaulle'a z pewnością nie było łatwe. Charles uczył się dobrze, nie należał do dzieci łatwych. No i typowy taki lider, tak? Czyli w szkole lubił się uczyć tylko tego, czego się lubił uczyć. W 1901 roku, ma już 11 lat, znajduje się w klasie swojego własnego ojca, ale niestety niewiele wspomnień z tego czasu. Henri de Gaulle mówił któregoś razu: Charles bardzo mnie niepokoi, jest wysoce inteligentny, ale nie posiada żadnego zmysłu logicznego. W 1907 roku, w ramach akcji zmierzającej do oddzielenia kościoła od państwa, kongregacje religijne zostały z Francji wydalone. I słuchajcie, de Gaulle jedzie z tą szkołą jezuicką do Belgii i uczy się w Belgii. Takie jaja, 1907 rok. Potem wraca z powrotem do do Francji. Zniechęcił się prawdopodobnie nieco do kolegium jezuickiego, ale nie wiadomo na jakim tle. Wiadomo tylko, że się zniechęcił, ale nie zniechęcił się w ogóle do religii. Całe życie był bardzo religijny. Francja dla de Gaulle'a stanowiła nieprzerwaną ciągłość 1500 lat historii do współczesności. Podziały polityczne dla niego były mniej istotne. Nie chciał się uczyć niemieckiego, ale potem stwierdził, że jest to przydatne, żeby znać język wroga i dla samej kultury niemieckiej miał sporo zrozumienia i sympatii, natomiast nie dla polityki niemieckiej. Czyli mniej więcej tak jak u mnie, tak swoją drogą, nie żebym się porównywał z de Gaulle'em, ale rozumiem. W 1909 roku wstępuje do Saint-Cyr, Saint-Cyr się pisze, to jest szkoła oficerska we Francji, bardzo sławna. I on tutaj pisze: wstąpiłem do Saint-Cyr, aby odebrać Alzację, w sensie odebraną przez Niemców, i aby olśnić Klarysę. Nie wiadomo jaką Klarysę, wiadomo tylko, że jest to jedna z bardzo niewielu, gdzieś jakaś dziewczyna pojawia w jego wspomnieniach. Był zawsze wyniosły, niezmącony, lodowaty spokój. Miał gigantyczną postać, bardzo wysoki był de Gaulle, jak wiadomo, i nie umiał stanąć porządnie na baczność, więc nie lubili go przełożeni w tej szkole oficerskiej w Saint-Cyr. Dobra.
1912 rok. Pokój nie miał już żadnych szans. Francuski sztab generalny przekazał wtedy Rosji model karabinu Lebel. Francuskie kapitały płynęły do Petersburga już od 1888, gdy Rosja otrzymała półmilionową oprocentowaną na 4% pożyczkę. Tak samo jak się zapomina, że Rosja walczyła w dużym stopniu za pieniądze Lend-Lisu w czasie II wojny światowej, tak samo zapomina się o gigantycznych funduszach, jakie na ówczesne czasy Francja, jakimi wspomogła Rosję carską podczas I wojny światowej, to tak swoją drogą. A propos soft power, tak? Lubią cię, to przyjeżdżają do ciebie, to płacą podatki, to jesteś bogaty, to możesz wesprzeć inny, bardziej beznadziejny kraj. Dobrze. I teraz tak, w Saint-Cyr podlegał bezpośrednio, wiecie komu? Pułkownikowi Petenowi, temu Petenowi, znanemu wam jako szef państwa Vichy później. Pułkownik Petain w swoich czasach, jakkolwiek może trudno to uwierzyć, bo znamy go jako tego starego piernika takiego o siwych wąsach, był niezłym wojskowym. Był fanatykiem wzmocnionej siły ognia. Uważał ją za podstawowy element walki. Przesadzał zapewne w tym punkcie, gdyż dochodził do negacji ruchu, negacji natarcia i ataku. Apostołem szturmowania nieprzyjaciela w rozwiniętej szerokiej tyralierze był pułkownik de Grandmaison, który przypłacił to życiem. To był klasyczny wojskowy dla kontrastu z Petenem. Krótko mówiąc, jakkolwiek dziwnie to brzmi, Petain, który będzie potem wrogiem de Gaulle'a, bo de Gaulle będzie od wolnej Francji, a Petain, no ale to jest dopiero II wojna światowa, to Petain był inspiracją dla de Gaulle'a do poszukiwań lepszej taktyki wojskowej. Chociaż ten pomysł będzie inny, prawda? Petain głosił, że ogień zabija i ogień powinien postanowić podstawę każdego manewru. Jego kariera została zahamowana, aby przeszkodzić mu w objęciu wyższego dowództwa. Czyli Petain dokładnie tak samo był niszczony za swoje nowoczesne teorie, jak niszczony będzie potem de Gaulle. Manewry jesienią 1913 roku. Pułkownik Philippe Petain mówi o de Gaulle. Oficer naprawdę wartościowy, rokujący najpiękniejsze nadzieje na przyszłość, odnosi się z sercem do swych funkcji instruktora. Wygłosił błyskotliwy odczyt o przyczynach konfliktu na Półwyspie Bałkańskim. Bardzo inteligentny, pasjonuje się swoim zawodem, znakomicie dowodził plutonem na manewrach, godny wszelkich pochwał. Prawie 24-letni już pułkownik, porucznik, przepraszam, Charles de Gaulle awansował troszkę wcześniej niż ta jesień 13 roku. Także widzimy, że chwalił go Petain, ale szerzej jest nadal nieznany. Dobrze, gdzie tu jest? Aha, w 1914 roku francuski sztab generalny skierował się do lekceważenia fortyfikacji, a później będzie całkowicie rzuci się w drugą skrajność, jak wiadomo, i będą budować linię Maginota po wojnie. Wiadomo, że w I wojnie światowej Charles de Gaulle walczył z ogromną pogardą śmierci, niezwykle odważnie. Wiadomo, że był znany z tego, że mimo, że był strasznie wysoki, to nie kulił się tylko dlatego, że gdzieś wybuchał niedaleko pocisk. Był jakby pogodzony z tym, że może umrzeć. To jest dosyć ciekawe. Ja jestem zdziwiony, że on w ogóle przeżył z taką ogromną posturą, no ale przeżył. Na pewno pomagała w atakach na bagnety. Długie ręce, wiadomo. Tak to wygląda.
w lutym 16 roku odniósł ranę w starciu wnętrz, starciu wręcz. Bagnet niemiecki przebił mu udo, a odłamek pocisku, który eksplodował w pobliżu chwilę później, ugodził go w głowę. Leżał ranny cały dzień, aż dopiero jak noc dobroczynna pozwoliła na ewakuację rannych i jeńców. Znalazł się w niewoli. W niewoli de Gaulle przebywa 32 miesiące. W niewoli dostaje się do niewoli w lutym 1916 i przebywa w niewoli 32 miesiące. Przechodzi przez 5 obozów jenieckich i tyleż prób ucieczki. 5 razy uciekał. Za każdym razem gubił go wzrost, po którym Niemcy rozpoznawali zbiega. Pamiętam, jak czytałem biografię Łokietka i Łokietek uciekł swoim prześladowcom kilka razy, dlatego że był niski, a to mu przydawało. De Gaulle w czasie niewoli, właśnie kiedy jest w niewoli, studiuje język niemiecki, studiuje historię niemiecką, kulturę, a także łączy petenowskie pojęcie ognia z ruchem, ale nie ruchem w wersji Grandmessona, czyli tyralierą, tylko posuwającym się naprzód pancernych kolosów osłaniających piechotę lub kryjących je w swoim wnętrzu. Czyli krótko mówiąc, de Gaulle wymyślił Blitzkrieg, niezależnie od Guderiana. Tak to należy potraktować. Co uważał o Niemcach de Gaulle, kiedy był u nich w niewoli? Między Galami i Germanami wzajemne zwycięstwa niczego nie rozstrzygnęły, niczego nie zaspokoiły. Niemcy są siłą natury, wiązką potężnych, lecz mętnych instynktów. Są to urodzeni artyści bez gustu, technicy, którzy pozostali feudałami, wojowniczy ojcowie rodzin, restauracje będące świątyniami, fabryki w lasach, gotyckie pałace dla potrzeb, separatyści gotowi słuchać na skinienie palca, na zmrużenie oka, wyraża się o Niemcach de Gaulle. W jego oczach Niemcy są wysublimowanym i grząskim oceanem, z którego można wydobyć zarówno monstra, jak i skarby. Wrzesień 1916 roku, już chyba po wymianie jeńców, przepraszam, już jeszcze przed wymianą jeńców, on jest jeszcze w niewoli, a jest bitwa nad Sommą, pierwsza bitwa pancerna, Niemcy ją bardziej rozumieją niż Francuzi, no poza de Gaullem oczywiście, który nawet tej bitwy nie widział, bo był w niewoli. Dobrze. Kończy się pierwsza wojna światowa i de Gaulle uważa, to nie jest odosobnione zdanie, ale warto podkreślić, to nie było odosobnione, warto podkreślić, że Francja w pierwszej wojnie światowej za mało dostrzeżono jej wkład. Na 3 zabitych Niemców w pierwszej wojnie światowej 2 zginęło z naszych rąk. To jest bardzo możliwe. Czyje działa, czyje samoloty, czyje czołgi były lepsze od naszych? No faktycznie niczyje. Słuchajcie, Francja wprowadziła te niewielkie czołgi Renault, prawda, które całkowicie zmieniły pole walki, a te kolosy brytyjskie, te marki 8, właściwie nic nie zmieniły, tak na dobrą sprawę. Warto o tym pamiętać. I na przykład pod koniec pierwszej wojny światowej Niemcy mają kilka czołgów, dosłownie kilka. Anglicy mają kilkaset tych wielkich marków. Amerykanie mają może z 200, a Francuzi mają chyba 4000 tych malutkich Renault. Tak to wyglądało. Takie były jaja. Słuchajcie, widziałem kiedyś listę. Nie pamiętam, czy dobrze konkretne liczby, ale tak to wyglądało.
Po I wojnie światowej de Gaulle przybywa do Polski, gdzie pomaga kształtować nasze kadry wojskowe. W maju 1919 roku 29-letni kapitan znalazł się w Warszawie jako jeden z członków francuskiej misji wojskowej generała Weygonda. Lato i zimę 19 roku spędził w Rembertowie, gdzie został wykładowcą na kursach doskonalenia polskich oficerów. Wiadomo, że widziano go z młodziutką panią Czetwertyńską, ale tylko z nią. Inne to jakieś plotki były. Bywał w Bristolu i europejskim, chodził po Warszawie, zwracał uwagę wzrostem, długą i ciężką szablą, wyglądał imponująco, miał w sobie coś z rycerza, tak uważano. Ludzie kojarzyli go w Warszawie, kto to jest. Zapadły zakątek Rembertów. Poza tym raczej nigdzie długo nie przybywał, wizytował Warszawę. Krótkie wzmianki o Polsce, jakie znajdujemy w jego pismach, są zawsze pełne ciepła, zawsze pełne sympatii do narodu polskiego. U progu lata 1920, po załamaniu się ofensywy Piłsudskiego na Kijów, w wyniku zmiennych losów wojny, jednostki Armii Czerwonej dotarły aż do Wisły. De Gaulle został mianowany oficerem zwiadu na froncie południowym przy 6 Armii generała Iwaszkiewicza. Iwaszkiewicz mówi o De Gaulle. Warto to też tutaj zapamiętać. To jest strona 58. Oddał istotne usługi jako oficer trzeciego biura. Szczególnie wyróżnił się świetną realizacją w bardzo trudnych warunkach licznych zadań frontowych podczas działań w sierpniu 1920 roku. Złożył dowody bezbłędnej oceny sytuacji, nie wahał się przed kontaktem z nieprzyjacielem do zdobycia potrzebnych danych. Tutaj chodzi o wzięcie Hrubieszowa do 2 sierpnia 1920 między innymi. Dla polskich towarzyszy był przykładem świetnego bojowego oficera. Tak uważał Iwaszkiewicz, tak samo uważał Weygond. W przyszłości Weygond będzie przeciwnikiem de Gaulle'a. De Gaulle mało pisał o samej wojnie polsko-bolszewickiej. Dla niego ta wojna była jakby obca. Ideologia komunistyczna, która zagrażała Polsce, była dla niego raczej abstrakcją. On uważał, że ideologie przychodzą i odchodzą, a interesy narodowe są wieczne i że są jakby ponad ideologiami. Mało kto tak myślał w XX wieku z czołowych liderów politycznych, dlatego warto o tym wspomnieć. To nie znaczy, że nie miał swojej ideologii. Jego ideologią jest oczywiście pozytywny nacjonalizm jako środek do mobilizacji ludności. W listopadzie 1919 roku podczas krótkiego urlopu z Rembertowa do Paryża jakby poznał panią Yvonne Vendroux i to z nią się potem ożeni w lipcu 1921 roku w kościele w Calais, co ciekawe, nad morzem północnym, tam u góry, tam nad kanałem La Manche. Ojciec Yvonne miał poza fabryką w Calais także filię w Dunkierce i tak dalej, to także fabrykanci. Także od tego momentu de Gaulle nie musi się tak martwić bardzo o finanse. 1 października 1921 roku de Gaulle zaczął wykładać historię wojskowości w Saint-Cyr, czyli tam, gdzie sam przedtem studiował. Warto zwrócić uwagę na kolejne etapy jego kariery. Mówił zwięźle, nie przemawiał, tylko mówił. Wtedy to nie było typowe. Nauczyciele mówili ex cathedra, tak? Przemawiali. A on krótko, zwięźle mówił, tak jakby rozmawiał z nimi. To było dosyć na tyle niezwykłe, że to zapamiętano to. Grudnia 1921 roku na znak przywiązania do Petena chłopiec, który się urodził u de Gaulle'a,
w jego małżeństwie otrzymał imię Filip, bo Filip Petain, wiadomo. Jednocześnie niestety Filip Petain był cały czas pamiętany w szeregach wyższego dowództwa. Marszałek Foch powiedział, i pomyśleć, żeśmy kopniakami w Dubsku aż go tutaj doprowadzili. Nie, ale nie wiem do czego, bo jest tak wtrącona ta myśl, że tak nie do końca Jan Gerhardt umie pisać po polsku niestety. De Gaulle nie zabawił długo w Saint-Cyr. Został przyjęty w maju 22 roku do École de Guerre, szkoły wojennej, będącej odpowiednikiem naszej Akademii Sztabu Generalnego. Też go rzeczywiście chwalą. Mówili, że miał filozoficzny, bardzo taki holistyczny sposób patrzenia na sprawy. Był wielkim syntetykiem, można by powiedzieć. De Gaulle mówił, że należy połączyć ogień z ruchem, a ruch osłonić pancerzem czołgów. Inni wykładowcy uśmiechają się kwaśno. Chętnie dobraliby się do skóry zbyt pewnego siebie kapitana, ale boją się Petaina. Wiedzą, że De Gaulle często odwiedza marszałka, że bywa u niego i dzieli się swoimi myślami. De Gaulle był, jak to się mówi, man of things, not man of people. Zawsze mówił i myślał o ludziach. Znaczy o rzeczach, nie o ludziach, o kwestiach do rozwiązania. Także niestety nie był rozumiany przez ludzi. I przez to dotarcie do innych osób i przekonanie o swoich poglądach było opóźnione, można tak powiedzieć. Analizował przyczyny klęski Niemiec pod koniec I wojny światowej. Pisał o kryzysie rządowym, intrygach Ludendorffa, o niezdolności Niemiec do tworzenia jednolitego dowództwa. Od tego momentu pisze właściwie dosyć regularnie książki na te tematy wojskowo-polityczne, można tak powiedzieć, z naciskiem na wojskowe. Przywódcy, jak i całe myślące Niemcy czerpali swą filozofię, entuzjazm od Fryderyka Nietzschego. Przejmowali też jego kult nadczłowieka, co powodowało, że każdy z nich uważał się za centrum świata. Pisał już potem w latach 30. To, że pod koniec I wojny światowej nie za bardzo zasługa Francji była nie do końca odzwierciedlona w traktatach, on to zapamiętał, że należy uważać na Anglosasów. I to zawsze się będzie wracało. Nasi komunistyczni autorzy, tacy jak Gerhardt, wyciągnęli z tego zbyt daleko idące wnioski, że można rozbić Zachód. I dzisiaj jest to tak traktowane. Zawsze, kiedy Związek Radziecki będzie fikał, to De Gaulle będzie stał murem za Zachodem. Także mimo swojej niechęci do Amerykanów i do Brytyjczyków. Zwłaszcza do Amerykanów. Dobrze, teraz tutaj jest. W styczniu 1923 roku armia francuska wkracza do zagłębia Rury. Anglicy mówią Francuzom, żeby tego nie robili. Natomiast Francuzi są na tyle wkurzeni, że Anglia mówi im, co oni mają robić, że tym razem bagatelizuje te opinie. I w zagłębie Rury Francuzi sami wyznaczają ten węgiel dla nas, bo mamy do tego prawo, bo reparacje wojenne. I niezależnie od tego, czy w Niemczech jest hiperinflacja, czy nie. Przypomnę jeszcze raz, Anglicy w styczniu 23 roku mówią Francuzom, że tego nie robili. We Francji też inflacja, ale nie taka hiperinflacja jak w Niemczech. W październiku 1925 roku jest Locarno. W Locarno ustala się granice między Francją i Belgią i Niemcami.
dziwna rzecz, że Paryż był bardzo zadowolony, że ta granica z Niemcami, niemiecka granica zachodnia jest ustalona, ale nikt nie zauważył, że Niemcy po raz pierwszy są jak równy z równym w jakimś traktacie od I wojny światowej. Także im de facto uznano ich już jako za równych, mimo że przegrali dopiero co. Nawet de Gaulle nie do końca to rozumiał. W tych latach, w 25 roku, rodzi się nad Sekwaną idea czegoś w rodzaju chińskiego muru obronnego, pomysł linii fortyfikacyjnej. No i to będzie właśnie od ministra André Maginota, ale on był ministrem obrony w różnych rządach od 1922 do 1931 roku. Od 25 roku Pétain jako generalny inspektor armii powierzył, co on tu powierzył de Gaulle'owi? Powierzył ocenę fortyfikacji. De Gaulle stwierdzał, że ewentualna linia umocnień nie powinna wykluczać ruchu, powinna się z nim łączyć, czyli łączyć wojnę manewrową z linią, niech będzie Maginota, tak? Natomiast generalnie mówi, że jak obserwował fortyfikacje historyczne Vauban'a, robione w XVII wieku, to Vauban mówił, lepiej mieć niewiele twierdz, ale za to dobrych, a nie tylko linie. Mur chiński to nie jest dobry pomysł, krótko mówiąc, mówi de Gaulle. Ma być wysunięte twierdze, każda inna, bo nie wiem, czy wiecie, ale Vauban, który robił twierdzę dla Ludwika XIV i potem to naśladowano w ten sposób, budował każdą twierdzę inaczej. Natomiast Prusacy, Niemcy budowali wszystkie twierdze tak samo i potem można było, zdobywszy jedną, już wiedzieć, jak się zdobywa kolejną. Więc jakaś przewaga wojskowa Francuzów też w wielu dziedzinach się manifestowała. To nie jest tak, że zawsze, że Francuzi zawsze nieprzygotowani, a Niemcy tylko blitzkrieg i ciach-ciach. No nie, tak nie było. Tak to taka myśl wtrącana, wracamy do książki. Bergson nam udowodnił, że aby móc nawiązać bezpośredni i niezbędny do działania kontakt, duch ludzki musi się powodować intuicją, łącząc instynkt z inteligencją. Obok myśli narodowej, która miała inspirować obywateli, de Gaulle interesował się także bergsonizmem. Henri Bergson, można powiedzieć, że to jest taki francuski odpowiednik Nietzschego. Rdzeniem filozofii Bergsona była élan vital, czyli siła witalna. Krótko mówiąc, de Gaulle szukał cały czas, widać to u niego, ideologii, które by pobudzały do działania i zapobiegały marazmowi. Dlatego, że on uważał, że Francuzi właśnie są do wojen generalnie raczej nieprzygotowani niż przygotowani. W 1927-1928 roku w Niemczech wyjątkowo ciężka grypa, w samym Trewirze zmarło 30 francuskich żołnierzy. De Gaulle wtedy przebywał tam, przebywał na tej wysuniętej placówce francuskiej w głębi niemieckiej ziemi i pisał do rodzin żołnierzy, kiedy umierali na właśnie tą ciężką grypę. Był taki żołnierz, po którym nikt nie płakał, ponieważ nie miał żadnej rodziny. De Gaulle spontanicznie i bez żadnych nakazów przełożonych postanowił nosić samemu po tym żołnierzu żałobę. Wywarło to na wszystkich bardzo duże wrażenie. Sprawa dotarła aż do parlamentu w Paryżu i zjednała de Gaulle'owi pochwałę premiera Poincarego. 1928 rok. Także powiedzieć, że de Gaulle był idealistą, to nic nie powiedzieć. Jeszcze raz podkreślę, że de Gaulle znał język niemiecki bardzo dobrze i on czytał w 1927-1928 roku niemieckie gazety i rozumiał, że w Niemczech może być źle generalnie, także jest ta huśtawka polityczna, czego wielu innych nie dostrzegało. W 1931 roku pisze ciekawe rzeczy o Mussolinim. 1931 rok. Strona 85.
System faszystowski pozwala władzom włoskim wydobyć z istniejących zapasów w charakterze rekompensaty braków surowcowych bez żadnych skrupułów wszystko, co się da. Posunięciom obrony narodowej sprzyja bezwzględne podporządkowanie państwu indywidualnych interesów. Koordynacja narzucona różnym resortom osobistą działalnością ducze, a także pewien rodzaj stałej egzaltacji utrzymywanej wśród ludu przez faszyzm we wszystkim, co się wiąże z majestatem ojczyzny. No i tutaj wyrażenie wolny kraj dowodzi, że Włochy Mussoliniego za takie nie uważał. Mówił, że wolny kraj nie może iść taką drogą jak Mussolini. Czyli mamy w przeciwieństwie do wielu wojskowych tamtych czasów we Francji, u de Gaulle'a nie widać nawet najmniejszej fascynacji mussolinizmem. Energia szefa jest dla podwładnych tak pokrzepiająca jak koło ratunkowe dla pasażerów statku. Dobra. Od 1932 roku właściwie nieustannie de Gaulle pisze o czołgach. Podpułkownik Emil Meyer wywarł na nim duże wrażenie. Był to jeden z pierwszych czołgistów, że tak powiem, takich mocnych czołgistów. Idea nie była nowa. Anglicy, na przykład Fuller, Morrell i Liddell Hart, poruszali już to zagadnienie. Im bezspornie przypada palma pierwszeństwa. Zresztą to oni przeprowadzili pierwszą zakrojoną na większą skalę próbę z czołgami w bitwie pod Cambrai w marcu 1917 roku. Teoretykiem francuskim był generał Estienne, który też od 1917 roku, który 3 lata później domagał się stworzenia 100-tysięcznej armii wyposażonej w 4000 czołgów i kilka razy tyle samochodów zdolnych do przerzucania w ciągu jednej nocy z 20 tysięcy ludzi na trasie długości 80 kilometrów. Tak? Generał Estienne. W Niemczech tę myśl lansował von Zecht jeszcze przed Guderianem. Guderian dopiero od 1924 roku. Ale ciągle to były mniejszości. Żadna armia jeszcze tak do końca nie wchodziła. W 1934 roku Polska podpisała z Niemcami układ o wzajemnej nieagresji i nieinterwencji. To jest, to wiemy, prawda? My wiemy tą część historii, ale nie wiemy na przykład, że w 1934 roku Belgia powiedziała Francuzom, będziemy neutralni. W następnej wojnie będziemy neutralni. Ta neutralność Belgii to jest ogromny problem, bo granica z Belgią nie była obsadzona przez linię Maginota budowaną cały czas. Rząd belgijski zmierzał ku neutralności i wcale się z tym nie krył. Z sygnatariuszy układu w Locarno gwarantującego Niemcom ich granicy zachodniej pozostała tylko Czechosłowacja, którą miano za tę lojalność wynagrodzić w wiadomy sposób. Tutaj oczywiście Jan Gerhardt przygotowuje nas do tego, że Francja zła opuściła Czechosłowację. Było zgoła inaczej, ale wiecie, my jesteśmy urabiani przez książki z czasów PRL-u, żeby myśleć, że Zachód jest zły. To nie jest tak, że książki się pisze wyłącznie obiektywne, cudowne i z poszanowaniem prawdy. Kiedy w 1934-35 roku de Gaulle pisze już swoją trzecią książkę, to już jest jego trzecia książka, nazywa się Vers l'armée des métiers, czyli dosłownie to by było ku armii fachowej, ku armii zawodowej. Vers l'armée des métiers się pisze, Vers l'armée des métiers. Chodziło o to, że wtedy bardzo martwiono się we Francji w 1935 roku problemami demograficznymi. Wszyscy wiedzą, coś tam, kto się interesuje tymi rzeczami, wie, że pierwsza wojna światowa była dla Francuzów wojną jedynaków, prawda? Więc często zginęli, całe pokolenie po prostu nikło i te problemy prześladowały Francję później. I de Gaulle uważał, że Armée de Métiers, właśnie, która będzie niewielka, ale bardzo mobilna, będzie odpowiedzią na ten problem.
De Gaulle nie wierzy w wewnętrzne podziały Niemiec, bo w tamtych czasach uważano, że no trudno, no, Belgia będzie neutralna, ale Niemcy, nie mając już cesarstwa, się rozpadną i będzie spokój. De Gaulle nie wierzy w wewnętrzne podziały Niemiec. Mówi tak. Bawarczykowi ciężko jest zaakceptować pruską przewagę, katolickiemu mieszkańcowi nad Renii trudno żyć pod kuratelą protestanckich funkcjonariuszy. Kupcowi z Hamburga znosić ten sam system, co Junkier pruski, ale mimo pozorów ta groźba anarchii w Niemczech, groźba anarchii, popycha imperium do działania. Warunkami tego, jego jedności są ekspansja na zewnątrz i wielkie cele. Czyli to jest strona setna. Czyli słuchajcie, Niemcy zawsze chronią się przed zapadnięciem w anarchię ekspansją na zewnątrz. Tak, tak to wygląda. Bo Niemcy są rzeczywiście heimatem, tak, regionalną ojczyzną. Hutnictwo niemieckie jest 3 razy silniejsze od naszego. W innych rzeczach jest trochę gorzej. Pocieszano się, że niemieckie czołgi są z marnej blachy. De Gaulle mówił, że chyba niestety jest to myślenie życzeniowe. Każdy Francuz jest zbyt przywiązany do swojej niezależności. Solidarność i dyscyplina są we Francji czymś niepewnym, niestałym. Nie lubimy sztywnego porządku. Nasze kolumny maszerują chaotycznie. Jednolity kierunek ruchu zraża nas. Churalny śpiew nam się nie udaje. Jaki kontrast, prawda? Francja musi być albo uzbrojona, albo przestanie istnieć. O broni pancernej wpływy lidera Harta, Fullera i Guderiana, ale znacznie mocniej. Zbroja zawsze panowała na polach walki. Armia zawodowa, która będzie gotowa ruszyć natychmiast w każdym kierunku, zdolna dzięki silnikom do akcji w ciągu kilku godzin, umiejąca wykorzystać sprzęt do wszelkich efektów. Wizja niezwykła. Korpus ekspedycyjny de facto, to co on proponuje. De Gaulle brał hitlerowskie rewindykacje na serio i szukał na nie tutaj układ z Polską. W jaki sposób Paryż miał udzielić tej pomocy, skoro armia francuska odrzucała manewry i miała się zamknąć za betonem linii Maginot? Mamy kolejne gadanie na Francuzów. Wszyscy oczywiście, tak jakby to, że Francuzi zamykają na linii Maginota, coś zmieniało. A to akurat nic nie zmieniało. Blitzkrieg zastosowany przez Niemców u nas zmieni coś. Natomiast to, że Francuzi nam przyszli z pomocą 7 września, mimo że byli przyzwyczajeni myśleć o w innych kategoriach, żeby tam bardziej defensywną wojnę prowadzić, świadczy właśnie o traktowaniu tej spraw na poważnie. Oczywiście, czy tak jest to przedstawiane u Jana Gerharda? Oczywiście, że nie, towarzysze, a co wy myślicie? 15 czerwca 1934 roku premier Daladier wygłosił w parlamencie przemówienie będące w swej treści akurat odwrotnością tez de Gaulle'a. Był to ciąg pochwał fortyfikacji jako muru, nie pojedynczych twierdz w newralgicznych momentach połączonych z manewrami, tylko jako mur. Weygand ostro potępiał projekt de Gaulle'a. Mówił, że jeżeli będzie armia zawodowa, armée de métier, obok zwykłej, to oznacza to istnienie 2 armii, co byłoby ogromnym zamieszaniem. Lewica i republikanie też nie byli zadowoleni z de Gaulle'a i z jego pomysłu armée de métier. Co to za armia zawodowa? Czy to jakiś rodzaj francuskiej Reichswehry? Czy to jacyś zawodowi rębacze? Co się za tym kryje? Za granicą jednak książka de Gaulle'a odniosła sukces. Czytali ją Niemcy. Guderiana pytają, kogo uważacie za naszego najlepszego technika? Zapytał Barret. Pułkownika de Gaulle'a, odparł minister Ribbentrop. I Guderian kiwnął głową. Takie było spotkanie.
Tuchaczewski myśli podobnie jak ja. Czyli Tuchaczewski też czytał De Gaulle'a. Minister wojny generał Morin. Adieu De Gaulle. Dopóki ja istnieję, nie będzie tu dla pana miejsca. To jest 1935 rok. W marcu 1936 roku Niemcy remilitaryzują Nadrenię, jak wiadomo, tak? Marzec 1936 roku. To katastrofa, gdyby istniała proponowana przeze mnie armia zawodowa, czołgi, mobilizacja nie byłaby potrzebna. Poszlibyśmy naprzód, Niemcy by się cofnęli. Obowiązek i pokój byłyby uratowane. Tak powie De Gaulle. Wiosną 1936 roku do władzy we Francji dochodzi Front Populaire. Tak? Front Populaire. Tak, De Gaulle jest trochę podobny do Ralpha Waldo Emersona, do, jak to się nazywa? To myślenie takie systemowe, nie pamiętam jak to się nazywa. Pragmatyzm, o. Wiosna 1936 roku doszedł do władzy do Francji Front Ludowy. 40-godzinny tydzień pracy, płatne urlopy i tak dalej. Walka z kryzysem. Rządzi Leon Blum. Prawica się denerwuje, bo Żyd i lewicowiec. W Anglii tymczasem Neville Chamberlain, drugie skrzydło, zupełnie inne skrzydło, konserwatyści. W styczniu 1937 roku Gentleman's Agreement z Mussolinim gwarantujący status quo na Morzu Śródziemnym. Gdzie Francja i Wielka Brytania ideologicznie skręcają dwie różne strony. To jest dosyć istotne. Tak? Czyli 1936 rok mamy Leona Bluma i socjalistów we Francji, konserwatyści w Anglii w styczniu 1937 roku. I konserwatyści Neville'a Chamberlaina uważali, że najbardziej niebezpieczny człowiek w Europie to jest Stalin. Warto o tym pamiętać. I że każdy jest lepszy niż Stalin. Stąd ten taki miękki stosunek do Mussoliniego, a potem także Adolfa. Tak? Spotkanie we wrześniu 1937 roku De Gaulle'a z premierem Leonem Blumem. Z inicjatywy Emila Meyera, czyli tego gościa od czołgów. Czym tłumaczyć to nagłe przejście w lewo? Cóż, może znowu wychodzi absolutna pogarda dla partii i ideologii. Powodował się interesem ojczyzny. Leon Blum odkreślił De Gaulle'a jako bardzo spokojnego mężczyznę, sennego, o ogromnym wzroście. W jego postaci było coś gigantycznego. Jak to zawołał De Gaulle, zawołał Leon Blum. Chciałby pan więc, abyśmy wysłali korpus ekspedycyjny do Austrii, Czech lub Polski? Nie, ale gdyby Wehrmacht posuwał się wzdłuż Dunaju lub Łaby, dlaczego my nie mielibyśmy ruszyć wtedy nad Ren? Czyli odwetowe środki, nie? De Gaulle zwrócił Blumowi uwagę na to, że niemal wszystkie samoloty, których konstrukcja jest przewidziana, są przeznaczone do obrony, a nie do ataku. Tak samo czołgi Renault i Hoszkis. Nasza organizacja pozostaje taka sama, jaka była. Także niestety nie udało mu się zmienić polityki Leona Bluma, mimo że Leon Blum docenił, że człowiek kojarzony z prawicą, czyli De Gaulle, jak właściwie wszyscy oficerowie byli kojarzeni z prawicą, przyszedł do niego i mu zaproponował to wszystko, ale Leon Blum nie umiał tego docenić. Zresztą nieudolne reformy, tak to pozaksiążkowo, socjalistów Bluma w armii spowodowały, że armia stała się niechętna do współpracy z rządem generalnie. To też nie ułatwi sprawy. Główny dowodzący, czyli generał Jamelin, przyszły niefortunny dowódca armii francuskiej w 1939 i 1940 roku,
Mówi: nie wierzę w teorię pułkownika de Gaulle'a. Nie są ani rozważne, ani realistyczne. Naturalnie czołgi są potrzebne. Sądzę jednak, że za pomocą czołgów przełamie się ugrupowanie wroga. Jest rzeczą niepoważną. Nie ma co myśleć o przełamaniu czołgami. Czołg nie posiada takiej autonomii działania. Mógłby przejść, ale musi wrócić po zaopatrzenie. Nie rozumie wojny manewrowej, że mylę. De Gaulle i Pétain mieli napisać kolejną książkę wspólnie, ale Pétain za dużo mu się mieszał i De Gaulle nie chciał. I Pétain się trochę obraził. Miał tylko wpływ na redakcję 5 rozdziałów. I Pétain też już nie będzie go tak bronił jak dawniej. Francja i jej armia, tak się nazywało to kolejne dzieło, 1938, była ostatnią z książek, które de Gaulle napisał przed wojną. Czwartą i ostatnią. De Gaulle ostrzegał swoją książką przed niezgodą narodową, przed mieszaniem się wojska do polityki, przed brakiem jedności w społeczeństwie, przytaczając przykład Niemiec pod koniec pierwszej wojny. Ostrzegał też przed niebezpieczeństwem z Zarenu. Rozbrojone prawa popadają w pogardę. Broń, która nie podporządkowuje się prawom, popada w anarchię. Będziemy robili rzeczy mierne i spóźnione, podczas gdy Niemiec tuż pod naszym nosem stosuje w całej rozciągłości system, któregośmy nie chcieli. Mamy o Czechach, jest napisane w standardowy polski sposób, bo to pisze komunista Jan Gerhardt i do dzisiaj tak Polacy myślą, że Czechy, tutaj nic Francuzi nie zrobili, bla, 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 Daladier zdradził i tak dalej. Czechy same były sobie winne, miały Sudety, Niemców sudeckich internować, góry obsadzić, Niemca odpędzić. Von Bock uważał, że nie da się Czech zająć dywizji. W tym oddziału, w tym dywizji, a także czołgów samych, Czesi mieli mniej więcej tyle co Niemcy. Także trzeba się było bronić, bo jak się samemu nie obronisz, to nikt cię nie będzie bronił wbrew tobie. No więc tutaj mamy w styczniu 1930, to jest strona 140 i teraz a propos tego, co wygaduje Zychowicz na przykład. Nawet Gerard mówi, by powiedział, że to bzdury, co mówi Zychowicz. Zobaczcie. W styczniu 1939 roku Hitler zapewnia ministra spraw zagranicznych Becka, naszego Józefa Becka, że wspólnota interesów Niemiec i Polski jest w kwestii rosyjskiej całkowita oraz że silna Polska to po prostu konieczność dla Niemiec. Ale 21 marca tak jakby nie było tamtej rozmowy. Chcą już korytarza i Gdańska. Jakby nie było tamtej rozmowy, tak? Tak to wygląda. Tutaj Pétain został skompromitowany w takiej aferze jakiejś car, nie pamiętam o co tam chodziło. W każdym razie został wysłany na ambasadora do Madrytu, czyli krótko mówiąc wykopany, że nie przeszkadzał. To jest marzec 1939 roku. Więc wszyscy tutaj kierują tymi, nie ma żadnego marszałka, który by rozumował, ani generała, który by rozumował na stary sposób, tak? Generał Jamelin oznajmił, dlaczego generał, a nie marszałek, bo stanowisko marszałka zniesiono, dlatego najwyżsi byli już generałowie. Generał Jamelin oświadczył na przykład, że liczy na to, że Polska utrzyma swoje pozycje do wiosny 40 roku. Do wiosny 40 roku. Tak bardzo myślano w kategoriach pierwszowojennych. Tak? Czyli, że jak Niemcy nas zaatakują, to że do wiosny 1940 roku. Ciekawe stanowisko, jeśli wziąć pod uwagę, że dowództwo francuskie musiało znać sprawozdanie brytyjskiego szefa sztabu, generała Ironside'a,
który wiosną 1939 roku przybywał w Polsce i doszedł do wniosku, że polskie wojsko liczące 30 dywizji i mające 700 km frontu nie zdoła bez pomocy z zewnątrz utrzymać się dłużej niż kilkanaście dni. Jamelin fantazjował więc najzupełniej. Tylko tak jak mówimy, między Londynem i Paryżem nie było dobrej komunikacji, ponieważ Londyn był prawicowy, a ten był lewicowy. I prawica, armia francuska była prawicowa, a rząd był lewicowy. Także trochę się rozchwiało to. Też nie wiadomo, jak bardzo Anglicy raport Ironside'a wzięli na poważnie, to tak swoją drogą też. Ale tak czy inaczej, tą siłą główną, jaka będzie nas wspomagać, to będą Francuzi, więc istotne jest to, że Jamelin uważał, że wojna będzie się toczyć długimi miesiącami, tak jak pierwsza wojna światowa. No a myśmy pękli nawet szybciej niż w kilkanaście dni, prawda? Natomiast Jamelin uważał do wiosny 1940 roku. Wojna toczyła się już wtedy w Polsce, czyli we wrześniu, tak jak przewidywał to autor, przewidywał de Gaulle. Hitlerowska broń pancerna zadawała ciosy wszędzie, gdzie się zjawiała. Na froncie zachodnim nie działo się tymczasem nic. Zawsze tak piszą komunistyczni autorzy. Trzeba było jednak coś zrobić. No i generał Jamelin zrobił akcję rekonesansową w kierunku Saarbrücken. To samo, co zrobiono w 1870 roku mniej więcej. Naprzód ruszył korpus armijny, który jednak nie napotkał nieprzyjaciela, wszedł natomiast na pola minowe. Była to pierwsza nowość. Operacja utknęła po kilku kilometrach. Niemiecka artyleria trochę strzelała, ale tak, żeby nie wyrządzać większej krzywdy. Było wilgotno, mgliście, deszczowo i smutno. Poprzez Ren w ogóle nie wolno było prowadzić ognia, bo znajdowały się tam osiedla. Przez lornetkę można było oglądać niemieckie pociągi wiążące na południe sprzęt i broń i węgiel do Włoch. I dlatego żołnierze mówili o tym, że to jest cudaczna wojna, drôle de guerre, czyli żart wojenny dosłownie. I żołnierze pisali, że nous sommes vendus, jesteśmy sprzedani. I to się odnosiło do tego, że były te kretyńskie decyzje, żeby nie strzelać do osiedli, bo mgła i się zniszczy osiedla po drugiej stronie Renu, a nie do tego, że co w ogóle się robi. Wtedy, oczywiście o tym nie pisze komunistyczny autor Jan Gerhardt, ale wtedy możecie sobie nawet w Wikipedii zobaczyć ofensywa na Sarze i możecie zobaczyć ofensywa w Sarze. Tak, bo Sara. Saarland, to jest, chodzi o tą rzekę, która nadaje temu kawałkowi Niemiec nazwę. No i to nie było tylko kilka kilometrów, to było znacznie więcej. Francuzi nie ruszyli ekspedycją żadną, tylko 30 dywizji tam się zaczęło koncentrować przy tej granicy. 30 dywizji, czyli prawie tyle co naszych, tylko że Niemcy nie mieli tylko 10% ustawionych tego, co w ogóle mieli na froncie zachodnim, tylko mieli ustawionych też 30 dywizji swoich tam. A duże kilkadziesiąt u nas, 80 chyba czy coś. Także to nie było tak, że Niemcy były zupełnie rozbrojone i żeby się wyszło jak w masło. Nie, a do tego nie było wojny manewrowej, więc piechociarze szli oddzielnie wspomagani pojedynczymi czołgami. Więc nic dziwnego, że tak wolno szło na tarcie. Tak? Także można to interpretować jako wymigiwanie się od wojny, ale nic na to nie wskazuje, to jest nadinterpretacja. No a myśmy 7, prawda? 12 już wiadomo, że Sowieci na pewno wejdą i że to na pewno do tego się odnosi ten tajna klauzula Ribbentrop-Mołotow i tak dalej. Czy coś z tego tutaj mamy? Nie. Nic nie ma. Kiedy już Niemcy nas podbili i podzielili sobie razem z Sowietami, to cóż tutaj się dzieje dalej? Całe zagadnienie polega na tym teraz, czy na wiosnę Niemcy uderzą na zachód, aby zdobyć Paryż, czy na wschód, aby zdobyć Moskwę. Tak mówi po pokonaniu Polski przez Hitlera i Stalina de Gaulle do Leona Bluma, do swojego
szefa rządu. Jak to? Zdziwił się Blum. Niemcy mieliby uderzać na wschód? A po co mieliby się zapuszczać na terytorium radzieckie? Powiada pan, że mogą uderzyć na zachód? A co mogliby tu zrobić przeciwko linii Maginota? Blum, podobnie jak wielu innych polityków francuskich, uważał, że po klęsce Polski w impasie są Niemcy. Niemcy. Ponieważ nie mogą uderzyć ani na zachód, ani na wschód. Ani na zachód, ani na wschód. Że to Niemcy są w impasie. A wiecie co? Też bym tak pomyślał. Natomiast co jest, i trudno mieć o to pretensje, no to chyba, że Zychowicz wymaga, albo ktoś tego typu wymaga od wszystkich, że wszystko wiedzieli, tak? To jest absurd. Natomiast siedząc sobie z fotela 70 lat później, prawda? Natomiast całkowicie jest nieprawidłowo pokazana kampania przeciwko Francji. Dobrze, co tutaj mówiono? Jak Leona Bluma. Zaraz. Jak Leon Blum i inni byli ostrzegani przed De Gaulle, to odpowiadali. Na przykład major Navarre, oficer zwiadu, którego obowiązkiem było przesłuchiwanie oficerów. Navarre mówi, Francja to nie Polska. Czołgi zostaną u nas przygwożdżone do ziemi. Krótko mówiąc, Francja, która miała wielokrotnie silniejszą artylerię od naszej. My oczywiście też nie lubimy pamiętać, że siły, które atakują Francję i niemieckie, są ze dwa razy silniejsze pod każdym względem niż siły, które zostały rzucone na nas, więc nie rzucili za małych sił, tylko Francuzi uważali, że artylerią przygwożdżą te czołgi do ziemi, jeżeli by Niemcy rzeczywiście kombinowali coś z tymi czołgami. Pełnego blitzkriegu Niemcy nie rozwinęli u nas, bo nie było takiej potrzeby. Zaatakowali nas z kilku miejsc i mogli łączyć stare z nowym, taka prawda. No ale dobra, tutaj powiedzmy, że Gerhard nie jest od historykiem wojskowości, on nie musi tego wszystkiego rozumieć, prawda? I teraz jest tak, kwiecień 40 roku sojusznicy zaminowali, trasę morską z Norwegii do Niemiec, aby przeciąć drogę transportom rudy żelaza. Stało się to pretekstem dla Niemców do wkroczenia do Danii i Norwegii. Wydarzenia w Norwegii, mówi De Gaulle, stanowią tak samo jak w Polsce, dowód, że nie ma dziś takich przedsięwzięć wojskowych, które byłyby możliwe bez sił zmechanizowanych. I teraz tak, generalnie cała kampania francuska jest w tej książce, która opis kampanii francuskiej, kampanii na zachodzie tak naprawdę, bo przeciwko Belgii, Holandii, Francji i brytyjskiemu korpusowi ekspedycyjnego tak naprawdę, jest przedstawiona w takiej konwencji, jakby Francuzi w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje, front został przełamany, linia Maginota, obeszli ją Niemcy, no i tyle w zasadzie, nie? I jedyny, kto coś tu robił konkretnego, to De Gaulle. I że Francuzi się wszędzie cofali, zdanie klucz. Nie, tak nie było. To, co się tak naprawdę działo podczas kampanii, można to przeczytać u ludzi, którzy się na tym znają, a nie u Gerharda, w czasie kampanii na zachodzie majowej 40 roku, to była takie wahadełko. Niemcy pakowali się do Belgii i Holandii i tam napotkali na opór połączonych sił belgijskich, korpusu brytyjskiego, francuskich, one wchodziły też do Belgii. I Niemcy byli wypierani. Ale nie zauważono, że te słabsze dywizje grozi im manewr od dołu przez Ardeny, który został za późno odkryty. I Niemcy zaczęli odnosić prawdziwe sukcesy dopiero, kiedy przecięli siły francuskie na pół. A więc nie można powiedzieć, że kampania idzie od początku źle. To jest bzdura. Po prostu oni gromili Niemców, Niemcy ustępowali,
w Belgii, bo tam były te słabsze jednostki, a silniejsze przeszły przez Ardeny. Tak wyglądała prawda tej kampanii. Natomiast książka jest tu tak zrobiona, jakby wszyscy potracili głowy i robili same rzeczy bez sensu, z wyjątkiem de Gaulle. No ale de Gaulle na pewno robił rzeczy z sensem, więc tutaj jest racja. 11 maja powierzono de Gaulle'owi dowodzenie 4. Dywizją Pancerną, która skupiała się w okolicach Vésinet, niedaleko Paryża. W 2 dni później Niemcy przeszli belgijską Mozę, czyli 13 maja. 14 maja de Gaulle został mianowany à titre temporaire, czyli tymczasowo, generałem brygady. 17 maja czołgi de Gaulle'a biją się już z czołgami Guderiana, czyli 19 korpusem. Dwóch teoretyków wojny manewrowej się ze sobą i broni pancernej się ze sobą starło. De Gaulle wygrał to starcie z 17 maja z Guderianem, ale niestety sztukasy, tak, czyli samoloty szturmowe, odwróciły tą dobrą passę. Nie było koordynacji. Tutaj sobie zapisałem nic o Ardenach. W ogóle nie ma mowy o tym, że Francuzi zostali przez Ardeny jakby zaatakowani. Tak, nic o tym nie ma, no bo to by zaburzało tą całą wielką legendę, że Francuzi to generalnie i będzie było średniowiecze, prawda, u nas jest. I tak się pisze u nas we Francji. O, tak się pisało w PRL-u o Francji. Także wiecie, to Zychowicze i inne takie antyzachodnie teorie się nie biorą z niczego, nie? Że to ludzie wierzą. Tymczasem osamotnione i pozbawione piechoty czołgi hitlerowskie parły naprzód. Jak pozbawione piechoty? W transporterach opancerzonych jechali i w ciężarówkach zaraz za nimi. 1 czerwca de Gaulle został wezwany przez generała Weygaunda. 1 czerwca 1940 roku, także już jest prawie miesiąc się leją. To tak przy okazji o tych, co lubią mówić, że we Francji poszło gorzej niż w Polsce. Nie, my leżymy po 10 dniach, oni się leją miesiąc i dopiero zaczynają Niemcy coś tam wygrywać. Tak na serio. Już mówiłem o tej 12 września. Dobrze, no to cofnijmy się na chwilę. No bo nie było, ja nie mówię, że nie było prawie żadnych kampanii we wrześniu 1939, mówię, że Niemcy nas rozbili w 10 dni. Straciliśmy 80 tysięcy żołnierzy, nie takie nic. Nie Angole, tylko Brytyjczycy i u mnie się nie mówi Angole. A 12 września stwierdzono, że na pewno wejdą Sowieci. No już mówię, że Anglicy mogli zrobić tylko to na szybko, na te 10 dni. To mogli tylko niszczyć flotę handlową. Natomiast Francuzi zrobili, już mówiłem, akcję w Sarze i to była duża akcja. Dobrze, natomiast wracamy do kampanii francuskiej. Znowu odnotowano to, że de Gaulle nie pochyla głowy, kiedy lecą bomby. Uważał, że wojna dopiero się zaczęła, dlatego że dostał wreszcie tą swoją dywizję pancerną i mógł coś zrobić. Londyński Time dostrzegł to. Najbardziej interesującą innowacją ze strony Paula Reynolda jest mianowanie generała de Gaulle'a, który zwrócił na siebie uwagę świata wojskowego swoimi książkami. Człowiek prawicy, poważny teoretyk, apostoł masowego wykorzystania czołgów, umysł jasny i głęboki. Człowiek prawicy, bo pamiętajcie, że 160 strona, pamiętajcie, że londyński rząd jest prawicowy, rząd Chamberlaina jest prawicowy. No ja nie będę się cofał, już mówiłem o kampanii w Polsce, mówimy teraz o kampanii we Francji. Kleję link do ofensywy w Sarze, ale my jesteśmy już w maju i czerwcu 1940 roku i Niemcy atakują Francję, tak? To jest.
Także De Gaulle uważał, że że wojna dopiero się zaczyna. To jest bardzo ciekawe. 8 czerwca rozmawia z generałem Weygandem. Weygand zostaje na miejscu Jeanmelena dowódcą naczelnym, bo Jeanmelen sobie nie radzi. No i pyta Weyganda, pyta De Gaulle. Przypuśćmy, że sforsują Somme. Co dalej? No dalej Sekwana i Marna. No dobra, a potem? No potem koniec. Jak to koniec? A świat? A nasze imperium? Francja ma jeszcze imperium, tak? Jak to? A świat? A nasze imperium? A świat? A nasze imperium. Generał Weygand mówi, imperium? Ależ to dziecinada. A jeżeli chodzi o resztę świata, to zapewniam pana, że jeżeli zostanę tu pobity, Anglia najdalej w ciągu 8 dni rozpocznie rokowania z Niemcami. A gdyby wiedział, że będzie Churchill i nieustępliwość, to by tak nie mówił. No ale także Weygand uważa, że wszystko jest pozamiatane, jeżeli przekroczą Sekwane i Marne i tak dalej. 9 czerwca De Gaulle stwierdził, że trzeba pogadać... to jest jeszcze to. De Gaulle zaczyna wszystkim proponować, że może lepszy na naczelnego dowódcę, zobaczcie jakie ryzyko podejmuje, że na naczelnego dowódcę lepiej byłoby dać Charlesa Hinzigera. Hinziger, zasłużony generał, rozumiał prawdopodobnie trochę lepiej niż inni to, co się działo, niemniej jednak już za kilka dni stanie po stronie Petena i będzie jednym z sygnatariuszy kapitulacji. 9 czerwca 1940 roku De Gaulle zdaje sobie sprawę, że lepiej pogadać po prostu z Anglikami. No i jedzie spotkać się z Churchillem do Anglii 9 czerwca 1940 roku. Co myśli o Churchillu? Wydał mi się człowiekiem zdolnym sprostać najtrudniejszym zadaniom, pod warunkiem, żeby były one... Pod warunkiem, by były one nie tylko trudne, lecz i wzniosłe. Zdanie trafne i przenikliwe. Ma w sobie coś z Henryka VIII. W każdym razie, krótko mówiąc, Churchill i De Gaulle zrobili na siebie duże wrażenie. Ambasador Bullitt, amerykański, mówi Reynaudowi, który reprezentuje rząd francuski, że on zostanie Bullitt, że ja zostanę w Paryżu, żeby była łączność z Amerykanami. No i tutaj komentarz Jana Gerharda, który nie zostawi wam wątpliwości, gdzie jest serce pana Gerharda. Była to jednak z tych błazenad typowych dla dyplomacji amerykańskiej. Błazenada rzeczywiście, że zachował, że ambasador postanowił zostać, żeby był kontakt z Ameryką. De Gaulle domagał się ewakuowania jak największej liczby wojsk francuskich do Afryki. Przypomnę, że Algieria jest francuska, tak, między innymi. Żeby stamtąd móc wkrótce przejść do działań zaczepnych. Czyli krótko mówiąc, De Gaulle widział sytuację tak, że prawie 1 000 000 żołnierzy francuskich przerzucić do Algierii i stamtąd potem szczypać dalej. Czyli krótko mówiąc, takie lądowanie, można powiedzieć, we Włoszech, to tutaj wiele lat wcześniej. To byłby dobry pomysł, ale to było całkowicie do zrobienia, ale napotkał wszędzie problemy. 15 czerwca Churchill zaczyna tutaj kombinować, że można by zaproponował, żeby uznać, że Francja i Anglia są jednym krajem, żeby uznać, że ta Anglo-Francja jest tylko w połowie okupowana. No i zaczęły ci, którzy chcieli kapitulować przed Niemcami, uważali, że wykorzystali to propagandowo, że to jest szantaż angielski, że Francja się ma zamienić w dominium brytyjskie, i to nie, to źle i tak dalej. 16 i 17 czerwca De Gaulle mówi o tym, że Brytyjczycy są
gotowi do długoletniej wojny. Jednocześnie we Francji widział, że Raynaud chce kapitulować. Tutaj jest mowa, że 17 czerwca 1940 roku polska pierwsza dywizja grenadierów była w pełnym ogniu. Tutaj toczył się bój pod Lagarde. To są takie rzeczy, o których nikt nie wie, sami o tym musimy pisać i które nie mają niestety wpływu na nic, że Polacy, a przedtem jest tworzone mylne wrażenie, że Francuzi nie walczyli dobrze, a teraz, że jest jakaś jedna polska dywizja grenadierów, która walczy o Francję lepiej niż sami Francuzi. Nigdy czegoś takiego nie było, znaczy walczyła, ale nigdy nie było, że lepiej czy coś. Natomiast my lubimy takie rzeczy, łączyć pogardę dla Zachodu z jakimiś pojedynczymi, maluteńkimi akcjami polskimi, które nic nie zmieniają. De Gaulle był tymczasem w Londynie. Premier brytyjski oddał mu do dyspozycji rozgłośnie BBC. 18 czerwca Hitler tańczy w Schwarzwaldzie na wieść o apelu Petena do kapitulacji. Myślałem o tym momencie o Fryderyku II, który na koniec wojny siedmioletniej zamknął się w berlińskim kościele i kazał grać sobie chorały Bacha. Tutaj mamy pląsy Adolfa, a Fryderyk chorały Bacha, jednak zupełnie inny poziom. 18 czerwca Winston Churchill wystąpił w Izbie Gmin. Mówił, że sytuacja we Francji jest trudna i wyglądał jak bokser szykujący się do walki. Wtedy mówił o tym właśnie the most monstrous tyranny, najpotworniejsza tyrania. 18 czerwca 1940 roku. To, co generał Weygand nazwał bitwę o Francję, zakończyło się. Sądzę, że zacznie się bitwa o Anglię. Od tego zależy los cywilizacji chrześcijańskiej. Zespolmy więc siły, aby wykonać nasz obowiązek. Postępujmy tak, żeby Imperium Brytyjskie i Commonwealth, jeśli potrwają 1000 lat, mogły powiedzieć, to była najpiękniejsza godzina. Takie przemówienia mówił Churchill. To największy mówca prawdopodobnie XX wieku. 18 czerwca, czyli następnego dnia, a nie, tego samego dnia, tylko wieczorem, De Gaulle przez BBC mówił, czy klęska jest ostateczna? Nie. Wierzcie mi, te same środki, które nas pokonały, czyli ten Blitzkrieg, mogą dać nam zwycięstwo. Francja nie jest osamotniona, nie jest sama. Za nią stoi rozległe imperium. Może połączyć się z Imperium Brytyjskim, które panuje na morzu i kontynuuje walkę. Może jak Anglia korzystać z nieograniczonej pomocy ogromnego przemysłu Stanów Zjednoczonych. Ta wojna nie ogranicza się do nieszczęsnych terytoriów naszego kraju. Ta wojna nie została rozstrzygnięta bitwą o Francję. Ta wojna jest wojną światową. Tak mówi De Gaulle 18 czerwca. Wtedy największe potęgi świata, USA, ZSRR i Japonia jeszcze nie prowadziły wojny, nie? Więc to wyglądało naprawdę dobrze, tylko gdy ktoś w to uwierzył. Tak dużo zależy od tego, czy się wierzy, czy nie. Dlatego tak ogromnie negatywny jest wpływ różnych Bartosiaków i Zychowiczów, ponieważ oni osłabiają nasze morale i to ma rzeczywiste znaczenie, niestety. Moment. Aha, Anglicy, Brytyjczycy zastanawiali się, czy uznać Petena, czy nie. De Gaulle oczywiście szarpał ich za kaftan i mówił, no dajcie spokój, jak uznać Petena. To, co zadecydowało, to było to, że Peten zobowiązał się z Niemcami w układzie z Niemcami, że flota francuska z wyjątkiem tej części, jaka pozostaje do dyspozycji rządu francuskiego, czyli Vichy, skoncentruje się w wyznaczonych portach, gdzie będą zdemobilizowane i rozbrojone pod kontrolą Niemiec lub Włoch. Już Anglicy wiedzieli, że tą flotę trzeba zniszczyć albo przejąć.
bo jeżeli ona będzie zdemobilizowana pod kontrolą Niemiec i Włoch, to prawdopodobnie nie zostanie wcale zdemobilizowana, tylko zostanie uzbrojona dla Niemiec i Włoch. Dla Niemiec i Włoch. Dlatego Brytyjczycy jadą i każą tą flotą, tej flocie się poddać, tak? Flocie francuskiej. Tamci tego nie robią, dochodzi do bitwy i tak dalej. De Gaulle był zły, że nikt go o tym nie powiadomił. Jak opanował już swoją złość, to rozmawiał dalej z Churchillem i wymógł na Churchillu to, żeby uznał go za szefa alternatywnego rządu francuskiego. Churchill miał żabę, że tak wyszło z tą flotą, że trzeba było zniszczyć tą marynarkę wojenną i dlatego się zgodził. Czyli de Gaulle wykorzystał moment słabości u Churchilla. Tak, takie rzeczy się dzieją 25 czerwca. Czyli Churchill mówi France libre, ok, tak? Czyli że wolna Francja jest ok. I że to jest prawdziwy rząd francuski. Do bitwy w Merselkebir dochodzi dopiero w sierpniu, ale ja miałem na myśli, że postanowiono przejąć tą flotę i to wykorzystał de Gaulle. Jeszcze raz, czyli krótko mówiąc, koniec czerwca Anglicy mówią, nie może ta flota wpaść w ręce Włochów i Niemców. Trzeba ją przejąć. De Gaulle się o tym dowiaduje, wykorzystuje to, że Churchill się z tym źle czuje, a do bitwy dochodzi dopiero w sierpniu, nie? To tak słano. Problem polega na tym, że de Gaulle jest już szefem wolnej Francji, ale nie za bardzo ma kim rządzić. To znaczy nie ma żadnych asów w rękawie, tak? Tak to wygląda. Nie ma żadnych asów w rękawie. No i teraz co trzeba zrobić? No, we Francji istnieje już ruch oporu, ale na razie tylko ten komunistyczny. Udało się wywieźć Bank Francji do Senegalu. Udało się zrobić defiladę wolnych Francuzów na Whitehall 14 lipca. Było ich tylko 7 tysięcy, ale podkreślono, że istnieją. Udało się gadać z Polakami i z Henri Spaakiem, czyli emigracyjnym rządem belgijskim. Udało się zorganizować akcję na Dakar. I w ten sposób Dakar, Senegal w ogóle jest najbardziej wysuniętą najbardziej wysuniętym terenem, zobaczcie jak Dakar jest położony, to jest najbardziej wysunięty teren w stronę Stanów Zjednoczonych ze Starego Świata. Nie? To, że wolni Francuzi zdobędą w końcu Dakar, chociaż nie tak prosto, na obronie zorganizowanej przez Vichy, to będzie bardzo dobra rzecz dla de Gaulle'a. Problem polega na tym tylko, że Roosevelt wolał go rozmawiać z Vichy i to będzie zawsze ogromne obciążenie. Czyli krótko mówiąc, udało się de Gaulle'owi zabezpieczyć wolną Francję w Dakarze, czyli w Senegalu, dodatkowo jeszcze w Brazzaville, też w Afryce Czarnej, a potem w Syrii. Uda mu się w wolną Francji flagę rozpostrzeć w Syrii. Czyli krótko mówiąc, Francja walczy dalej, tak? Tak to wygląda. Tak to wygląda. W Algierze od początku 1941 roku działała konspiracyjna ekipa złożona z oficerów petenowskich, którzy nawiązali kontakt z amerykańskim konsulem Robertem Marfim. To są takie, nie wiadomo czy to prawda, ja tu trochę nie do końca wierzę temu całemu Gerardowi z PZPR-u, no ale dobra. W
każdym razie bardzo wyraźnie było widać, że Amerykanie chcą rozmawiać z Vichy. 9 lutego 1941 roku admirał Darlan został mianowany następcą Petena jako szefa państwa w razie gdyby marszałek zmarł. Tak, 9 lutego, czyli 1941 roku, strona 207. I teraz Roosevelt chce gadać z Darlanem, a nie z de Gaulle'em. On nie rozumie, czemu Churchill popiera de Gaulle'a. W maju 1941 roku wybuchła wojna między Anglią i Irakiem. Maj 1941 roku. Hitlerowcom chodziło o ropę Bliskiego Wschodu. Chcieli tam dotrzeć dwiema kolumnami. Jedna przez świeżo zajęte Bałkany, drugą przez Egipt. Dobra. Co tu jest bardzo... Potem w maju też Niemcy gadają z Darlanem. 11 maja Darlan jest w Berchtesgaden. 15 maja Petén oznajmia, że aprobuje wyniki rozmów w Berchtesgaden. I to już bardzo dziwnie wygląda, że Roosevelt cały czas jest nastawiony, że przyciągnie Vichy na swoją stronę. Jest to coraz bardziej bezsensowne, no ale nadal się upiera. 21 czerwca 1941 roku Francuzi, wolni Francuzi de Gaulle'a, defilowali w Damaszku, czyli Syria należy do wolnej Francji, to co wam mówiłem. W lipcu 1941 roku no, trwały już walki na froncie rosyjskim. Tak, pod koniec czerwca 1941 roku Niemcy atakują Związek Radziecki. De Gaulle miał pełne ręce roboty w instalowaniu, można powiedzieć, wolnej Francji w Syrii i w Libanie. Jestem wolnym Francuzem, wierzę w Boga i moją ojczyznę. Nie jestem niczyim człowiekiem. Mam jedno zadanie i tylko jedno, toczyć walkę o wyzwolenie mojego kraju. Stwierdzam uroczyście, że nie jestem związany z żadną partią polityczną, ani z żadnym politykiem, czy to centrum, czy prawicy, czy lewicy. Mam tylko jeden cel, wyzwolić Francję. 21 sierpnia 1941 roku z Bejrutu, czyli z Libanu, de Gaulle każe swojemu człowiekowi, profesorowi Cassiniemu w Londynie nawiązać kontakt z Iwanem Majskim. Karta atlantycka podpisana 14 sierpnia między Churchillem i Rooseveltem troszeczkę też niepokoi de Gaulle'a, bo widzi, że może być wykorzystana do przejmowania zamorskich kolonii francuskich. Także ta niechęć do anglosasów jest w sumie bardzo mocno uzasadniona. Amerykanie nie uznawali w ogóle Komitetu Narodowego de Gaulle'a, nie uznawali wolnej Francji, uznawali Vichy nadal. Natomiast w Anglii już bardziej niuansowali, ale niestety czas grał na Churchilla. I 8 grudnia 1941 roku jest oczywiście Pearl Harbor, ale się niestety specjalnie wiele nie zmieniła. Klęska pod Pearl Harbor nie zmieniła polityki USA wobec Vichy. 14 grudnia 1941 roku ambasador Leahy doręczył Petenowi list Roosevelta z zapewnieniem, że Amerykanie nie naruszą status quo w Afryce Północnej. Była taka sprawa o wyspy, o francuskie Antyle. I na te francuskie Antyle miała przyjechać flota amerykańska. I Amerykanie się zachowywali trochę, jakby te Antyle były już ich, no bo są to jakby niczyje, bo Francja skapitulowała, tak?
De Gaulle mówił, że hola hola, to jest wolna Francja. No i słuchajcie, była niezłe jaja, bo Anthony Eden z ramienia rządu brytyjskiego mówi do De Gaulle'a, no a co będzie, jeżeli te amerykańskie krążowniki tam Antyle to Atlantyk, jak sama nazwa wskazuje, Antyle, nie, to jest przypadek, jaja sobie robię, ale Antyle to Karaiby, to Atlantyk. Co będzie, jeżeli Amerykanie przypłyną? No i on mówi, no jeżeli się nie będą zachowywać jak goście, to będzie trzeba do nich strzelać. Eden mówi, aż tak źle? Ojej, na szczęście się obyło bez tego. 1 stycznia 1942 roku, Deklaracja Narodów Zjednoczonych, czyli idea fix Roosevelta, nie została sygnowana przez Francuzów. De Gaulle'a nie zaproszono. Także się tak nie martwcie, że nas nie zaproszono w 1945, bo De Gaulle'a nie zaproszono w 1942 w styczniu. Dlatego De Gaulle lubił nas, a nie lubił Anglosasów. Nie ma ani jednego uczciwego Francuza, który by nie witał z radością zwycięstwa Rosji 20 stycznia 1942 rok. Ale wtedy Brytyjczycy myśleli, znaczy myśleli może nie, ale głosili podobnie, no bo najważniejsze było Adolfa dojechać. Nawiązał kontakt z Sikorskim na początku, w ciągu 1942 roku, ale płytki kontakt, można tak powiedzieć. Notatki De Gaulle'a na temat polskiego środowiska w Londynie były raczej powierzchowne. To brała górę rozpacz, w której czerpali oszałamiające iluzje, jak w muzyce Chopina cierpienia, że z cierpienia się rodzi marzenie. To znów oddawali się nadziei. Jednak gdy tylko zaczynali mówić o zawarciu porozumienia z Rosją, rozpalało i to tak daleko namiętności, że wzajemnie przylicytowywali się w swoich żądaniach, niepokojąc i aliantów, i drażniąc Rosję. 236 strona. Chopin, iluzje polityka. Szkic De Gaulle'a jest mglisty, gdyż mglisty był i model, który nie potrafił sobie postawić konkretnych celów wypływających z sytuacji. Taka była zdanie De Gaulle'a o rządzie londyńskim polskim. Potem jest Jean Moulin, któremu się udało pod koniec 1941 roku dotrzeć, w styczniu 1942 dotrzeć właściwie do Londynu. I Jean Moulin miał odpolitycznić ruch oporu i zrobić ten golistowski ruch oporu. I to on zaczyna robić. Czyli zobaczcie, teraz De Gaulle ma już Syrię, Liban, Senegal i ruch oporu we Francji, konkurencyjny wobec komunistycznego. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że De Gaulle, jego akcje rosną, ale ciągle niestety Amerykanie znaleźli sobie innego generała, któremu się udało wydostać z Francji okupowanej, Giroda. Ten Giraud się pisze, tutaj Amerykanie go bardzo propsowali generalnie i kiedy Churchill stał przy De Gaulle'u, to Amerykanie przy tym Giraud. Giraud dosyć był człowiekiem ograniczonym i chwalił się, że nie czyta gazet i że jest w ogóle, chwalił się, że jest głupi, krótko mówiąc. I Amerykanie nim manipulowali. Wydawało im się, że jest coś więcej w tym Giraud niż było naprawdę. Dobra. W 14 lipca, Święto Narodowe 1942 roku, De Gaulle proklamował Francję walczącą. Była to nowa nomenklatura zastępująca dotychczasową wolną Francję. Brytyjczycy od razu uznali Francję walczącą, Amerykanie nie. Niestety Amerykanie coraz bardziej uzależniali Brytyjczyków też od siebie i to był duży problem. Brytyjczycy na przykład nie walnęli wprost w Amerykanów, że czemu wy uznajecie ciągle tych faszystów z Vichy, czemu wy nie uznajecie De Gaulle'a.
No więc teraz jak zaczyna się operacja Torch, czyli wyzwolenie francuski, to Amerykanie sobie wyobrażali, że oni się dogadają z Vichy i że w ogóle nie będzie trzeba tego wyzwalać, tylko zaraz będziemy wyzwalać, dajmy na to, Włochy z tego, z tej Afryki Północnej, tak? Pokonamy Afrika Korps i będziemy wyzwalać Włochy. To tak sobie wyobrażali, albo może południową Francję zobaczymy, nie? Tak sobie wyobrażali Amerykanie. Okazało się, że to Torch, że tam Vichy stawi opór im. I to prawdziwy opór. Więc de Gaulle wiedział, że tak może być. Strona 253 i świadomie i ostentacyjnie ignorował całą sprawę i wiedział dobrze, że nadejdzie moment, kiedy zwrócą się do niego. Także mamy październik 42 roku, potem mamy listopad 42 roku, Darlan przyjeżdża do Afryki. I tutaj jest, że Amerykanie szykują się do ataku. Doskonale, mam nadzieję, że ludzie Vichy wrzucą ich do morza, nie włazi się do Francji drogą włamania, złościł się de Gaulle. Amerykanie wchodzą i Vichy stawia opór w Afryce Północnej. Jak dalece Amerykanie nic, ale to zupełnie nic nie rozumieli sytuacji, świadczy depesza wysłana wtedy przez generała Eisenhowera do Roosevelta. Doskonale rozumiem zaskoczenie Londynu i Waszyngtonu wobec obrotu negocjacji w Afryce Północnej. Jednak imię marszałka Petena cieszy się olbrzymim prestiżem. Tutaj, że oczywiste prawo do występowania w imieniu Petena jest admirał Darlan, nawet generał Giraud przyjmuje tę niepodlegającą dyskusji prawdę. Amerykanie myśleli, że już trzymają za ogon Vichy, a że Giraud im to ułatwi, a Vichy miało w dupie Giraud, natomiast kompletny był absurd, co to tam się wszystko dzieje. Jedyną osobą, która mogłaby odwrócić postępowanie Vichy w Afryce wobec Amerykanów, byłby de Gaulle. No ale Amerykanie de Gaulle'a bojkotowali, nie? Dopiero jak Eisenhower był, no, widział, że źle idzie w tej Algierii, to wreszcie Roosevelt porzuca Darlana. Pytano Roosevelta, czemu on tak strasznie się uparł, żeby zaufać tym gościom z Vichy. Nie jestem idealistą jak Wilson. Interesuje mnie skuteczność. Muszę rozwiązać pewne problemy. Jeżeli Darlan daje mi dzisiaj Algier, wołam, niech żyje Darlan. Jeżeli Kissling dałby mi Oslo, zawołam, niech żyje Kissling. Jeżeli Laval da mi Paryż, zawołam, niech żyje Laval. 265 strona. To tak przy okazji, jeżeli ktoś uważa, że Roosevelt realizował tylko politykę wartości. Roosevelt był właśnie koniem trojańskim Realpolitik, tak naprawdę w II wojnie światowej. 265 strona. W dużym stopniu koniem trojańskim Realpolitik. 24 grudnia 1942 roku, w gwiazdkę go zastrzelono. Darlana rozwalono w pałacu rządowym od 19-letni student. Ferdynand Bonnier go zastrzelił. Zaczyna się okupacja amerykańska w Algierii. Co tutaj dalej jest? Roosevelt żądał od Churchilla, by Francuzi robili po prostu to, co domaga się Eisenhower. 1 stycznia Roosevelt tym razem porzucił już tą fiksację na punkcie Darlana, bo Darlan szczęśliwie już zdechł. Natomiast Roosevelt domagał się od Churchilla, żeby Giraud skupiał w sobie prerogatywy wysokiego komisarza w Afryce Północnej i naczelnego wodza w ogóle Francji wojującej, chociaż Giraud nie popierał nikt, to sobie wymyślił Roosevelt. 2 stycznia de Gaulle wystąpił w publiczną deklaracją, w której powiedział, że to, co się dzieje
w Afryce, we francuskiej Afryce Północnej, to jest wszystko do chrzanu, i domagał się zjednoczenia imperium. Giraud odmówił współpracy de Gaulle'owi. 10 stycznia 1943 roku w Casablance zaczynali rozmawiać Roosevelt i Churchill, i później zaproszą też de Gaulle'a i każą mu się pogodzić z Giraud. 22 stycznia 1943 roku Roosevelt wymógł na de Gaulle'u i na Churchillu, żeby się dogadał z Giraud. No to zrobili sobie wspólne zdjęcie. No to jest fiasko polityczne, widać na zdjęciu. Obaj generałowie stoją, ściskając sobie dłonie. Roosevelt i Churchill siedzą. Roosevelt patrzy na generałów, uśmiecha się. Churchill ma wzrok wbity w ziemię. Wie, że ta komedia nie ma żadnej wartości. Twarz de Gaulle'a nieprzenikniona. Ironiczny uśmieszek. Giraud, który nie rozumie z tego absolutnie nic, no to kretyn był generalnie, przyjął ochoczą postawę. Tylko on jest zadowolony na tym zdjęciu. 279 strona. I teraz, co może zrobić de Gaulle na początku 1943 roku? No niewiele. Może czekać, aż Amerykanie zauważą, że Giraud jest kretynem i że nic z nim nie ujadą. Do tego Niemcy pojmali szefa gaullistowskiego ruchu oporu, Jeana Moulena. Także same złe wiadomości w środku, aż do lata 1943 roku. 7 lipca 1943 roku ten kretyn Giraud jest przyjmowany przez Roosevelta w Waszyngtonie. O, Roosevelt się uparł, żeby tą swoją wydmuszkę przedstawić jako ważną osobę. Giraud zwiedzał Pentagon i tak dalej. A de Gaulle tymczasem umacniał się w Algierze, który zdążył już przejąć de facto Afrykę Północną, ponieważ Francuzi de Gaulle'a zawsze jakoś tam poważali, nawet ci Vichyowcy, natomiast Giraud nie. 31 lipca Giraud stracił już całą władzę w Algierii. Po prostu był zbyt głupi, nikt się z nim nie liczył. 4 sierpnia, poza Rooseveltem, wszyscy mieli go w dupie, Giraud. Także zobaczcie, jak bardzo przyciągnął Roosevelt de Gaulle'a. I naprawdę można mieć, zrozumieć niechęć do Amerykanów od de Gaulle'a. Niestety Roosevelt zdechł zmarł za późno i szkoda, że Truman nie dowodził ostatnimi latami. Znacznie bardziej normalny koleś, nie mający jakichś własnych antykolonialnych wymysłów, tylko gość rozumiejący, że komunizm nie jest fajny i tak dalej. Dobra, no ale to już inna sprawa. Co tu jest dalej ważne? We wrześniu 1943 roku wybuchło powstanie na Korsyce. I to jest prawdopodobnie jedyna rzecz, która się udało Giraudowi i Amerykanom. Nie udało się, ale zawsze coś. Dopiero w listopadzie Korsyka była wolna i de Gaulle ją... A nie, jednak się udało. Dobrze, źle pamiętałem. Udało się. De Gaulle odwiedził Korsykę w październiku 1943 roku. Witany był entuzjastycznie. Ale nadal nie byłoby wiadomo, jak by był przyjęty w samej Francji, prawda? W grudniu 1943 roku, kiedy Churchill jest coraz bardziej niestety przyklejony do Roosevelta, to wtedy de Gaulle ostentacyjnie przyjął 20 grudnia 1943 roku ambasadora Morawskiego, mimo że stosunki między Francją walczącą a rządem polskim w Londynie były takie sobie, i śmierć Sikorskiego nic tu nie zmieniała, to de Gaulle rozmawiał z Morawskim, żeby wkurzyć Roosevelta i Churchilla, bo to już się odgrywał za to, jak oni go lekceważyli, zwłaszcza oczywiście Roosevelt.
O, Churchill by w ogóle nie lekceważył de Gaulle'a, gdyby nie to, że Churchill, że Roosevelt, prawda? Generał de Gaulle zapewniał, że pragnie wielkiej i silnej Polsce i że opowie się za przyznaniem Polsce mniej lub bardziej wysuniętych granic na wschodzie. To tutaj o tym była tylko mowa. Konkretów za dużo nie było, no bo to było trochę patykiem na wodzie z obu stron. W Teheranie zapadło postanowienie w sprawie lądowania w Normandii. Odrzucony został plan Churchilla, który chciał walczyć przez Bałkany i Włochy. Między innymi, że było ciekawie, de Gaulle był przeciwny temu projektowi, więc w sumie dobrze wyszło dla de Gaulle'a, mimo że miał niewielki wpływ na sytuację. W marcu 1944 roku Eisenhower dostał kategoryczny zakaz. W marcu 1944 roku Eisenhower dostał kategoryczny rozkaz przerwania wszelkich kontaktów z de Gaulle'em. Słuchajcie, 3 miesiące przed atakiem na D-Day Amerykanie się napyżają na już maksymalnie na de Gaulle'a. Interwencje Churchilla, nieśmiałe i ostrożne, nie prowadziły do niczego. Eisenhower porozumiał się jakoś z generałem Koenigiem, dowódcą francuskich sił wewnętrznych, czyli znowu omija de Gaulle'a. Koenig, czyli Leclerc, to jest ta sama osoba, tak przy okazji. Sytuacja między Rooseveltem i de Gaulle'em jest tak zła, że Churchill powiedział: niech pan sobie zapamięta, że jeżeli będę musiał wybierać między Europą a potęgą morską, wybiorę potęgę morską. Kiedy będę musiał wybierać między panem a Rooseveltem, wybiorę Roosevelta. De Gaulle zapamiętał to na całe życie. Bevin, inny minister angielski, powiedział: to nie jest pogląd wszystkich Anglików. Ale de Gaulle powiedział na to: to były wszystko rozmowy o D-Day. De Gaulle powiedział: powinniśmy tutaj rozmawiać o sprawach wojskowych. Polityka i administracja są naszą sprawą, francuską. I proszę mi tu nie wpychać waszej fałszywej waluty. Dobra, 5 i 6 czerwca, atak Normandia, wiadomo. To wszystko wiemy, co się dzieje, D-Day, tak? I to zazwyczaj się o II wojnie światowej mówi tylko... A tutaj co się dzieje? Więc de Gaulle wkracza do miejscowości, gdzie ona tutaj jest, Bayeux się pisze. To jest, ona znana jest z tych tkanin średniowiecznych, takich ładnych. 14 czerwca 1944 roku, małym miasteczku normandzkim w Bayeux, dopiero co wyzwolonym. Na widok generała de Gaulle'a najpierw osłupienie, potem okrzyki zalewają się łzami, otaczają mnie dzieci, szlochają. De Gaulle nie wiedział, jak się potoczy sytuacja. Amerykanie uważali, że to jest coś w rodzaju faszystowskiego zamachu stanu de facto. A to chodziło o to, że po prostu de Gaulle'owi nikt władzy nie przekazywał. Po prostu uznano go za kontynuatora jakby. Po prostu przez aklamację. No i wtedy Amerykanie nie rozumieli czegoś takiego jak aklamacja, jak że naród sam przyszedł i zaczął wiwatować po prostu, więc uważali, że bez wyborów to jest jakiś absurd, tak? Natomiast Brytyjczykom to się mieściło w głowie, no bo Brytyjczycy znają europejską historię. I tutaj strona 317. Sprawa uznania, pisał Montgomery w swoim raporcie z 19 czerwca 1944 roku, opuściła stratosferę rozmów dyplomatycznych, jest regulowana na miejscu. Do chwili sprecyzowania tożsamości rządu francuskiego groził nam paraliż. No, teraz nie pozostaje nam nic poza ustaleniem jego suwerenności. Także Montgomerymu się mózg nie zlasował. Natomiast Amerykanom tak, to warto o tym pamiętać, jak ktoś będzie mówił o tym, jak inteligentny był Ike, a jaki głupi był Montgomery. Montgomery był dużo rozsądniejszy. A poza tym miał fajne powiedzenie o stratosferze rozmów dyplomatycznych, więc miał też duże wyobraźnie.
Ja tak lubię trochę napompować Anglików i Francuzów, dlatego że my mamy taką, wiecie, u nas się generalnie jebie Zachód, ale jak już kogoś pochwalić, to Amerykanów, którzy robili tyle głupich rzeczy, że się nie da ich pochwalić za bardzo, poza tym, że żołnierze prości walczyli, nie? W II wojnie światowej. To jest ten problem właśnie. Amerykanie zmądrzeli raczej po wojnie niż w czasie wojny. Tymczasem 6 lipca, miesiąc po lądowaniu w Normandii, de Gaulle był w Stanach Zjednoczonych. De Gaulle'a przyjmowano tak, jak wcześniej przyjmowano Giroda z białą herbatą, z herbatą na białej werandzie, jak w filmach na temat wojny secesyjnej z Liz Taylor w roli głównej. De Gaulle nie dawał po sobie poznać, że ma jakiś beef z Amerykanami. Był uprzejmy i zadowolony. 10 sierpnia paryscy kolejarze zrobili strajk, potem są walki, potem i tutaj nie ma prawidłowo opisanej tej sytuacji, że czołgi Leclerca dojechały do hotelu Maurice 24 sierpnia 1944 roku. Leclerc i König to jest ta sama osoba. On zmienił swoje nazwisko niemiecko brzmiące na Leclerc, bardziej francuskie, w czasie wojny właśnie. No i słuchajcie, Leclerc wjeżdża do tego, pod ten hotel Maurice i ludzie generała Holtica, czy jak to tam się nazywa, tak, Holtic, się poddali mu. Mało się, nie napisał, mimo swojej antyamerykańskiej postawy, ten autor, Gerhardt, nie napisał o tym, że Leclerc się zbuntował przeciwko generałowi Girardowi i przyjechał wyzwalać Paryż bez konsultacji ze swoim amerykańskim przełożonym. No ale dzięki temu Francuzi wyzwolili swoją stolicę sami. To warto o tym pamiętać. Komunistyczni powstańcy i Gerard. Znaczy nie Gerard, tylko Leclerc. Dobra. De Gaulle przyjęty jest w Paryżu tak jakby nigdy nie wyjechał. Znaczy jest oklaskiwany, ale tak jakby... Aha, i tutaj coś takiego. Generale, mówi paryski komitet wyzwolenia, prosimy, abyś proklamował republikę. Republika nigdy nie przestała istnieć. Dlaczego miałbym ją dopiero proklamować, twierdzi de Gaulle. Czyli de Gaulle mówi, że władza jest kontynuowana, że nadal trwa republika. Dobra, trzecia republika francuska nadal trwa. Dobrze, co tu jest ważna rzecz? Dwudziestego października 1944 roku Roosevelt i Churchill uznają rząd tymczasowy de Gaulle'a. Po prostu aklamacja i radość otaczająca de Gaulle'a, że on już jest we Francji, jest tak gigantyczna, że nawet Roosevelt już tutaj nie kombinuje, tylko 23 października uznaje rząd tymczasowy de Gaulle'a. Po kraju mnóstwo band kolaboranckich i SS, Gestapo i innych grasowały. Był to ogromny problem. Ogłoszono amnestię na polityków Vichy. Churchill i Eden 10 listopada 1944 roku przybyli do Paryża. No i de Gaulle był zły, że Churchilla oklaskiwano przynajmniej równie mocno jak jego. Bo miał za złe Churchillowi, że był takim, że chociaż mu pomagał, to za mało, tak, że wybrał Roosevelta. Dobra. 20 listopada 1944 roku de Gaulle przyjechał na zaproszenie Sowietów do Moskwy. Uważał, że może mu to się przydać, że będzie to dobrze przyjęte przez robotników i rozładuje trochę tą atmosferę pomiędzy bojownikami obu ruchów oporu.
I to jest w ogóle ciekawe, bo De Gaulle czasami wracał do tego, on nie lubił komunizmu, ale dla niego to nie było najważniejsze. Dla niego najważniejsze było to, że komuniści są, bo są i że Amerykanie tego nie rozumieją, że trzeba się czasami coś tam, jakiś gest wykonać w stronę Rosjan, bo wtedy komuniści nie świrują po prostu we Francji. To jest taki stale powracający moment. De Gaulle się zwracał na to uwagę, że w Ameryce nie ma prawdziwej lewicy, takiej mocno komunistycznej czy jakiejś radykalnie socjalistycznej. Dlatego oni tego nie kumają po prostu. Nie kumają tego, że to niestety trzeba zrobić czasami. W grudniu 1944 roku De Gaulle mówi wprost o tym, że Stalinowi, że można by przyłączyć Nadrenię do Niemiec. Mówi o tym, że granica niemiecka na wschodzie ma przebiegać wzdłuż linii Odry i Nysy. Przypieczętowuje ten pomysł ze Stalinem. W tamtym czasie było wszystko jeszcze płynne, że tak powiem. Nie może namówić Stalina na to, żeby Stalin wprost powiedział: dobra, Nadrenia dla Francji na zachodzie. Stalin nie chce sobie wiązać rąk. Z kolei De Gaulle nie zgodził się na PKWN, na Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, na ten komunistyczny rząd utworzony. Także coś tam, no ale obaj zgodzili się co do Odry i Nysy Łużyckiej, warto o tym powiedzieć, i to wywołało, więc rola De Gaulle jest tutaj kompletnie pomijana, a była niebagatelna. Początek 1945 roku, nacjonalizacja wielu zakładów, między innymi samochodowego i fabryki Renault. Pod koniec stycznia 1945 roku do Paryża przyjeżdża specjalny wysłannik prezydenta USA Harry Hopkins, który stara się załagodzić złe stosunki, nadal złe, między Rooseveltem a De Gaullem. De Gaulle mówi do Hopkinsa: Francuzi mają wrażenie, że uważacie, że wielkość Francji nie jest już potrzebna ani światu, ani wam. Stąd ten powiew chłodu, który odczuwacie przy każdym zetknięciu się z nami. Francja nie będzie się czuła związana nigdy absolutnie niczym, czego by sama nie miała możliwości przedyskutować i zaprobować na równych prawach z innymi. 355. Wielka Trójka spotyka się w Jałcie. Wbrew pozorom nie zapomniano tak do końca o De Gaulle'u. Bardzo wiele z tego, co De Gaulle ze Stalinem rozmawiał, zostaje wziętych pod uwagę. To też warto powiedzieć, że to nie jest tak, zupełnie jak my sobie mówimy, że w Jałcie De Gaulle'a nie było. W pewnym sensie był. W kwietniu 1945 roku w San Francisco zaczyna się konferencja ONZ pierwsza. De Gaulle nie zgodził się, żeby Francja występowała w charakterze jednego z zapraszających mocarstw. Nigdy nie nabrał do ONZ przekonania. Nie przepadał za organizacjami międzynarodowymi. Wolał gabinetową, bilateralną, dwustronną. Maja 1945 roku zakończyła się wojna w Europie. Wojska pierwszej armii francuskiej generała de Lattre de Tassigny dotarły do Górnego Dunaju i wkroczyły do austriackiego Tyrolu. Był to wielki triumf i satysfakcja dla Francuzów. Hańba 1940 roku została zmazana. Warto o tym pamiętać. Zmazana. No niestety dla nas tak dobrze nie było, ale oni i tak. Pod koniec 1945 roku komuniści chcą za dużo stanowisk w rządzie. De Gaulle ciągle był tylko takim naczelnikiem, można powiedzieć.
nie rozumiał do końca tych sporów partyjnych o tych. Bardzo go martwiło to, że kłócą się o pierdoły. I zaczyna mówić, że Francji by potrzebny był król i tak dalej. I mówił o tym, że będzie kolejna wojna w 1946 roku i powinniśmy być zjednoczeni. Tak uważał w 1946 roku. No, w związku z tym w 1946 roku odszedł z polityki i powróci do niej w 1946 roku i powróci do niej dopiero w 1958, tak? Czyli coraz mniej jest związany z tym wszystkim, co się dzieje. Teraz moment, co tu jeszcze jest? Jest przeciwny utworzeniu RFN-u. W 1946 roku coś tam kombinuje z Montgomerym i z Anglikami, żeby zrobić coś w rodzaju pra-NATO. Potem jak tworzy się już NATO w 1949, to uważa, że to jest za bardzo amerykańskie. Łagodnie potraktował kolaborantów, co mu wielu miało za złe, ale on to robił w imię jedności. Demokracja możliwa jest tylko w kraju, w którym nie ma partii komunistycznej, oznajmił, ale tylko listownie tak mówił. Co tu jest jeszcze ważnego? Kiedy utworzono już NATO 4 kwietnia 1949 roku, podpisała go Francja, ale de Gaulle, który był dotąd gorącym zwolennikiem atlantyzmu, pakt wywołał zniechęcenie. Jego wątpliwości budziło nie samo podpisanie układu, ile treść, podkreślenie. Nie widział w nim rzeczywistych gwarancji bezpośredniego bezpieczeństwa Francji. Uderzyło go niesprecyzowanie roli Niemiec. Był za paktem militarnym i na to, że Niemcy potraktowano jako jedno z państw tak samo jak wszystkie inne, to wywołało jego niechęć. Znowu i myślał, że ten pomysł, żeby w przyszłości na członka NATO robić, szykować Niemców, że to jest kontrowersja i tak dalej. I że to jest robota Anglików i zaczynał na to krytykować Anglików w 1949 roku, chociaż była to raczej amerykański pomysł. Remilitaryzacja Niemiec zawarta w pakcie północnoatlantyckim jak płód w jaju. Zaraz, bo te lata najsłabiej pamiętam po prostu. W 50 roku był jednym z orędowników tego całego tam paktu węgla i stali, bo uważał, że skoro NATO w NATO doceniono RFN, to on musi RFN też ciągnąć w coś innego, żeby to wyrównać. Tak uważał. Dobra.
W 1953 roku jego partia spadło wsparcie dla jego partii. Moment. No, od 55 roku już głównie pisze pamiętniki. Dobra, i teraz drugi tom jest o jego powrocie do polityki, nie? No, bo to nudy są tam, on się izoluje, nie? A tutaj już w drugim tomie jest już konkrety. No i teraz tak, czas przygotowań, 58 rok, tak? Czyli czas przygotowań. I słuchajcie, to nie, tutaj Jan Gerhard zadaje sobie bardzo dużo trudu, żeby próbować snuć jakieś beznadziejne teorie spiskowe, kompletnie beznadziejne i do niczego to nie prowadzi. To poza tym, że ktoś utrzymuje z kimś kontakt, to jeszcze nie znaczy, że coś jest wielce robione, żeby udowodnić, że de Gaulle nie wrócił tak po prostu do władzy, bo dlatego, że naród go chciał i miał dosyć tych zmieniających się co chwilę premierów, którzy się kłócili o duperele, tylko dlatego, że ci generałowie, którzy chcieli walczyć w Algierii, to oni chcieli jego. Nawet jeżeli tak było, to jego rola byłaby jak Salazara raczej, czyli po prostu... Żaden przeciętny Francuz z żadną miarą nie łączy de Gaulle'a z konspiracyjnymi knowaniami dowództwa wojskowego w Algierii. Ale warto zwrócić uwagę, że de Gaulle w żadnej ze swych wypowiedzi nie angażuje się najmniejszą nawet aluzją po stronie rebeliantów, czyli po stronie oficerów francuskich, którzy chcieli cholernie zabezpieczyć francuską Algierię dla Francji na zawsze, mimo powstania, tak? Mimo powstańców algierskich. Czyli krótko mówiąc, mimo że tutaj żaden Francuz nie łączył tego, a on nigdy o niczym takim nie powiedział, to i tak komunista Gerhard kombinuje, przynajmniej mentalny komunista, bo nie wiem czy komunista, no ale perelowiec, kombinuje jak tutaj połączyć to, bo dlatego, że z tym jednym z tych spiskowców miał jakiś kontakt w ogóle, de Gaulle, czyli z generałem Massu, pisze się M-A-S-S-U-U, Massu. W Algierze w czerwcu 1958 roku rzeczywiście tam de Gaulle się spotyka z generałem Salanem. On też będzie w przyszłości tak bardzo dostatka walczył o tą całą Algierię, ale konstytucja, ale to jest już po powrocie jego do władzy. Także w 1958 roku de Gaulle powraca do władzy. Myślę, że warto zacząć nowy odcinek za chwilę z tym, jak de Gaulle wróci do władzy. Jesteśmy w roku 1958, tak? Czyli de facto można powiedzieć, że de Gaulle od tych latach jakby 12 lat pustyni, on to chyba nazwał. No jest 12 lat pustyni, nie? Tak. Kiedy pisał pamiętniki, pierwszą turę jakby pamiętników, przemyśliwał różne rzeczy. No i według Gerharda knuł z tymi obrońcami francuskiej Algierii. To jest strasznie mało prawdopodobne, dlatego że sam Gerhard przyznaje, że de facto de Gaulle
właściwie po 1948 roku już był przekonany, że dni kolonializmu są policzone i dlatego, że narody świata sięgają po wolność, to jest nie do utrzymania i kto to próbuje przedłużać, to bzdury robi, nie? Więc i to widać zresztą w pamiętnikach de Gaulle'a, które też omówię w osobnym odcinku, czyli będą trzy odcinki o de Gaulle'u po prostu, dużo o de Gaulle'u, bo Polacy mało wiedzą de Gaulle'u, więc się przydadzą. No ale zanim jeszcze to wrócimy jeszcze do tego drugiego tomu, kiedy są lata 50., 60. i 70., nie? Powiedzmy. 50. i 60. przede wszystkim, jak co de Gaulle w tym czasie robił. Także to będzie do drugiego naszego spotkania. Tylko muszę wypić herbatę, bo gardło trochę już odmawia posłuszeństwa. Także à bientôt. Czyli do wkrótce.